Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Wiecie co? Teraz sobie włączyłem tą grę i muszę przyznać, że bardzo szybko się załadowała. Mówiłem już Wam wcześniej, jak to wygląda w Paybacku, że gra się sama w sobie szybko ładuje. Możemy szybko od razu ruszać samochodem, ale tekstury wysokiej rozdzielczości, wysokiej jakości doczytują nam się z czasem. Czyli na początku widzimy takiego Need for Speed Underground 2 z 2003 roku. Z trzeciego chyba roku Underground 2 był, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. No, w każdym razie mamy bardzo słabe tekstury i dopiero po jakimś czasie nam się tekstury lepiej doczytują. I to jest bardzo fajny zabieg, bo tak pamiętam, że Need for Speed 2015 doczytywało się dosyć długo i mnie to denerwowało, a tutaj możemy już sobie w miarę pojechać gdzieś tam samochodem, coś porobić ciekawego. Oczywiście jeśli ktoś ma dysk SSD, ja akurat z tą grę mam zainstalowaną na dysku HDD, jeśli ktoś ma SSD, no to gra powinna się załadować mu jeszcze szybciej, a ładuje się ogólnie bardzo szybko. Niezależnie od tego, czy gracie sobie na konsoli, czy na PC-cie, jest naprawdę spoko. Teraz sobie ulepszałem, znaczy teraz poza odcinkami, ulepszałem sobie mojego Raptora. I tutaj mam już sobie takie części. Zrobiłem nawet kombinację części tych zielonych, bo chciałem sobie porobić skoki. I rzeczywiście, jeśli chodzi o czas lotu i lądowanie, nie wiem co chodzi z tym lądowaniem. Ale trzeba by było może zobaczyć. Tutaj mamy marki, ale nie wiem co dodaje nam to lądowanie, czy że ogólnie czas lotu jest bardzo fajny, to działa dziwnie w tym Need for Speedzie, już to kiedyś mówiłem, bo to działa tak. Odbijamy się z jakiejś hopki, może to być cokolwiek, może być to jakieś większe wzniesienie, tutaj były jakieś takie fajne góry gdzieś znalazłem, możemy na nie sobie pojechać, ostatnio na nich skakałem, było bosko. A, tylko gdzie to dokładnie było? Tak czy inaczej, jeśli nasz samochód się z czegoś wybija i ma wymaksowaną tą statystykę do czasu lotu i do lądowania, ogólnie jeśli chodzi o skoki, to bardzo, bardzo mocno i wysoko się wybija, naprawdę. Dobrze, zobaczmy sobie jakieś wyczyny, na przykład tu mamy skoki, zobaczymy czy uda mi się pokonać, pobić jakiś wynik albo zrobić jakiś fajny wynik. A po drodze, a w sumie jesteśmy chyba niedaleko, to jest tutaj. I możemy sobie wjechać na przełaj. Z tego co sprawdzałem, to podczas gdy jedziemy sobie na przełaj, no to prędkość spada do tak 170 na tym moim poziomie tuningu, a jeśli jadę sobie po takiej drodze ubitej, no to może powyżej 200 wzrosnąć, więc ja kiedyś mówiłem, że gdy jedziemy samochodem offroadowym, jedziemy po takim totalnym offroadzie, jakbyśmy zjechali sobie tutaj w prawo, no to nasz samochód jedzie praktycznie z tą samą prędkością, ale teraz dokładnie to widać, że ta prędkość dosyć mocno spada. Wiem, że tutaj była część, ale dzisiaj sobie jeszcze ich nie będziemy szukać. Tu są jeszcze inne jakieś hopki, ale na nich nie mamy wyczynu do roboty. Musimy teraz zrobić tutaj jakiś skok. Tym samochodem naprawdę nie będzie problemu, aby zrobić tutaj, żeby zdobyć tutaj jakąś tam nagrodę. Pytanie tylko, czy uda się ogarnąć jakiś fajny wynik. Pyk, 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 pyk. Ogólnie będziemy sobie robić dzisiaj drifty. Pokażę Wam mój nowy samochód. Ale zanim to chcę Wam pokazać, jak dziwnie działają tutaj skoki. Jakbym wziął sobie inny samochód, który nie ma tej statystyki skokowej wymaksowanej, to by poszło mi znacznie gorzej. A on się tak jakoś wybija w pewnym momencie bardzo do góry, tak? Jesteśmy na końcu tej wyskoczni i on nagle tak podskakuje do góry i w tym powietrzu zaczyna tak śmiesznie lecieć. Znaczy, jakbyś się przesiadł do jakiegoś tam zwykłego samochodu, takiego nieulepszonego pod te skoki, no to byś poczuł taką różnicę, jakbyś się przesiadł z powrotem do tego, że wow, co on się tak wybija wysoko, co ja tak wysoko poleciałem. Jest tak. Spróbujmy teraz sobie skoczyć. No i tutaj chyba wypadałoby sobie tym właśnie szutrem najpierw pojechać, żeby większą prędkość mieć, ale 180 km na godzinę i tak pozwoliło mi zrobić jakiś tam wynik na 3 gwiazdki, zaliczyć ten skok. Tutaj mamy przy okazji kolejny, to możemy sobie go od razu skoczyć. Może będziemy mogli osiągnąć wyższą prędkość i polecieć dalej. Nie wiem. O, tutaj jest na przykład jakaś taka górka. To z niej też bardzo mocno nasza ciężarówka nie skakuje. No bo to jest taka jakby ciężarówka, nie? O, tu mamy próbę jakąś prędkości. Okej. Zawrócimy sobie, nie będziemy robić tej próby prędkości. Tu jest jakiś tunel. Fajny jest ten świat w Paybacku. Ogólnie gra jest zajebista. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych NFS-ów
jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. Jest naprawdę masa zabawy. Moją ulubioną czynnością w grze obecnie jest driftowanie. Chociaż nie jest ono takie realistyczne jak w Forza Horizon 3. Tyk. To jest bardzo przyjemne. I wymagające też, trzeba przyznać. Niektóre wyzwania są ciężkie, żeby je, no, po prostu tam ukończyć. Okej. Okay. No dobra, to jest mój samochód offroadowy, a mój nowy samochód driftowy, to już wam pokazuję. Mówiłem, że będę się zastanawiał nad tym samochodem. Jeszcze nie mam dużo aut odblokowanych, ale myślałem, żeby kupić coś nowego, bo troszeczkę ten mój Nissan nie domagał. Chociaż nowy samochód, który posiadam... Cholera, co jest z tym fotelem? Nowy samochód, który posiadam... Nie jest jakiś tam mocno ulepszony. To jest BMW M2. Już sobie je troszeczkę przerobiłem, jeśli chodzi o malowanie i przedni zderzak, ale poszerzenie porobimy sobie sami. Razem. Zobaczcie, mój Nissan jest, no, ma 610 koni, a ten ma 540 koni. Ogólnie to te konie tutaj niewiele mają znaczenia. Chodzi o statystykę samochodu. No ale BMW już na tyle ulepszyłem, że ma 259 punktów. Podczas gdy Nissan... Widzę, że Nissan jest zrobiony bardziej pod siłę hamowania. Zobaczcie, jakie ma mocne hamulce. No. A BMW takie nie jest i podczas driftu mogę ciągnąć nim dłuższe drifty właśnie dzięki temu. A Nissan mam wrażenie, że traci więcej prędkości podczas driftowania. Jeśli chodzi o części, to tutaj sobie poinstalowałem już takie całkiem dobre częściochy. I widzę, że kilka mogę wy... A nie. Nie mam dużo do wymiany na ten, na karty, ale te karty warto sobie zdobywać. Więc teraz mam doładowanie nitro i coś tam jeszcze, nie wiem, Outlaws chyba daje nam, zaraz tutaj było, Outlaws, mamy premię do prędkości i nitro. I to mi się tutaj bardzo przydaje, spisuje się, mam prawie pełną butlę nitra. No i zaraz wam pokażę, w sumie możemy sobie przejechać fabularny wyścig, czy tam drift, bo teraz robię akurat drifty i mówiłem, że te kolejne fabularne drifty będę chciał sobie porobić właśnie jakimś nowym autkiem, ale kurczę, zapomniałem o poszerzeniu i ogólnie tuningu wizualnym, więc musimy wrócić do warsztatu. Fajnie się driftuje tym BMW, miałem takie obawy, znaczy troszeczkę mi ten samochód nie pasuje jako driftowóz, dlatego że no, wydaje mi się odrobinę za krótki. Wygląda bardzo fajnie, ogólnie model samochodu bardzo mi się podoba, podobają mi się te nowe BMW-ki bardzo. Ale tak jakoś, no nie wiem, zobaczymy jak będzie wyglądało poszerzone, jeszcze z tyłu zainstalujemy jakąś ławkę. Dajmy sobie cyk. Tutaj jeszcze jakieś progi chyba mamy do instalowania. Wow. No trochę inaczej już wygląda, co? Możemy sobie reflektory zmienić, ciemne, spodobały mi się. Przedni zderzak, tu już mam zmieniony, tak jak mówiłem. Rozdzielacz powietrza możemy sobie zainstalować. Bez rozdzielacza wygląda fajnie, ale ja sobie zainstaluję taki. Felgi są fantastyczne, nie mam zamiaru ich zmieniać, są perfekcyjne. Chyba że możemy zmienić tylko opony, jeśli się da. Tak, ale te napisy wyglądają nie najlepiej. W 15 Need for Speedzie mogliśmy zmieniać sobie też profil opony. Tutaj tego nie ma niestety. Odblokowałem sobie możliwość modyfikacji tarczy i jeszcze dodatkowo zaciski hamulcowe. Dajmy sobie czerwone. Brembo oczywiście. Pyk, pyk. I z przodu też. Felgi. Zaciski. Tutaj mieliśmy jakieś niebieskie zaciski. Możemy też tarczę sobie zmienić. Wentylowane. Ok. Dobra. I z tyłu, jeśli chodzi o końcówki... Nie, no takich hardkorowych nie będę dawał. Prawdę mówiąc, bardzo mi się podobają te standardowe. Nie wiem, mają coś w sobie takiego... Wyglądają świetnie. Bardzo mi się podoba ten samochód. Ej, naprawdę. Jest świetny. Dyfuzor mogę sobie zainstalować. O nie, nie taki odstający, matko. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie, dajmy sobie spokój z tym dyfuzorem. No i możemy jeszcze spoiler doładować. Mamy taki dragowy, jakbyśmy chcieli sobie zrobić wersję. O, jaki spoiler wielki. Oh my god. Nie, takiego, to taka jakby czapka z daszkiem do tyłu, co? Możemy dać taki duży spoiler. Myślę, że taki duży spoiler driftowy będzie pasował. No, tak mi się ten samochód za krótki wydaje troszeczkę do takich dużych spoilerów. Ale niech sobie będzie, co mi tam.
Kasy mam, jak widzicie, dużo, a to dlatego, że cały czas jeżdżę jakieś zawody poboczne i głównie driftuję. Robiłem sobie też, ulepszałem sobie też mojego chargera ucieczkowego. A tak poza tym to, no to też właśnie tak sobie gram. Ćwiczyłem driftowanie, zobaczymy jak mi na odcinku pójdzie. No i dobra, skończona BM-ka, zobaczymy jak wygląda w jeździe dowolnej. Spokojnie, zrobię tylko jedno zdjęcie. Gdzieś tam na początku wyścigu. Okej, okay, i mamy poszerzoną dupkę. Teraz wygląda troszeczkę lepiej. Nie? Cyk. Dałem sobie takie malowanie, to jest malowanie innego gracza, nie jest to moje malowanie, które ja go nie projektowałem. Samochód jest już ogólnie bardzo szybki, bardzo dobrze się nim driftuje. Mimo, że staty ma niższe od Nissana, może Nissan jest troszeczkę gorzej przygotowany pod te drifty akurat. Jeśli chodzi o te skoki, o których wam mówiłem... Kurde, jak on ma ten nic, no masakra. No to tutaj BMW też całkiem dobrze leci, ale jeśli byśmy jechali tyle na godzinę tym offroadowym samochodem, to też byśmy polecieli, nie wiem. Swoją drogą, niektóre skoki chyba lepiej będzie robić z samochodem, albo zrobić sobie jakiś, nie wiem, kurczę, jak to jest z tymi offroadowymi, ale chyba wszystkie te offroadowe są po prostu takie wolne, chociaż tego Raptora jeszcze nie ma tak mocno ulepszonego. Raptor z kolei bardzo dobrze taranuje samochody na wyścigach, nie? No dobra, gdzie my mamy ten driftik? Tutaj, to sobie może zajedziemy. O, mamy bardzo fajną drogę. Czyk, i zobaczcie. Także bardzo fajnie ta BMW driftuje. Bardzo fajnie mi się nie nabija punkty. Najwięcej nabiłem, nie wiem na którym to było wyścigu dokładnie, ale bije rekordy jeden po drugim. Za każdym razem jak przejadę jakiś wyścig, to losuję przeważnie jakąś fajną część i wtedy sobie ulepszam BMW i mogę kolejny rekord pobić. Bardzo, bardzo spoko auto, chociaż wizualnie troszeczkę mi nie pasuje do driftów, ale odrobinę. Ogólnie jestem w stanie się przyzwyczaić z wyglądu, samochód jest ładny, tylko no, może nie pasuje, ale to możecie napisać w komentarzach, czy wam pasuje ta BMW M2 do driftów, czy raczej niby pasowało chyba bardziej do wyścigu. Po drugiej stronie oceanu nie ma takich góry. Jakieś pewnie są. Ciekawe, na pewno nie tak. Zobaczcie, jak pięknie wchodzi. Jest super. No i mamy tutaj mocno ulepszone już nitro, ale tak kozacko mocno. Więc to się bardzo przydaje w momencie, kiedy chcemy utrzymać sobie podczas driftu mnożnik. No i oczywiście, kiedy chcemy mocniej przyspieszyć, a mamy już za mało mocy. No czasami jest taka sytuacja, że jak już za długo ciągniemy ten drift, no to samochód traci tą moc i nie jesteśmy w stanie dłużej tam go pociągnąć, nie? Na przykład jest takie wyzwanie, gdzie musimy aż przez 1000 metrów jechać jednym driftem. I wtedy jest to bardzo trudne utrzymać się tym samochodem. O, już tutaj na przykład był taki dłuższy łuk i było dosyć trudno. Chyba, żebym użył nitra, ale nitro też tak... Nie jest tak, że nitro aż tak bardzo pomaga podczas tego driftu. Czasami lepiej jechać cały drift bez nitra. Mamy jeszcze trochę chyba do tego wyścigu. No, długa trasa dosyć, ale bardzo taka prosta. Będzie można troszeczkę podriftować, a przy okazji wam pokażę, jak ten samochód śmiga. Zajedziemy sobie do warsztatu, zobaczymy, czy jest coś, co pomoże mi ulepszyć BMW. Mam bardzo dużo kasy, więc mogę sobie pozwolić na wszystko, co mają do zaoferowania. Problem w tym, że nie mają do zaoferowania nic ciekawego. Co by mnie tutaj ratowało? Więc... blok... Ja tutaj chciałem sobie skompletować coś jeszcze na... Właściwie to wszystko na Outlaw by mi pasowało, czyli przyspieszenie i... Zaraz, pomoc, jeszcze sobie zerknę. A więc tak, prędkość plus nitro to może nie. Przyspieszenie i hamulce, przyspieszenie skoki, przyspieszenie... Prędkość plus hamulce. Skoki, no to chyba tylko Outlaw. Spróbujmy sobie coś polosować, mogę wylosować dwie karty. Weźmy coś na Outlaw. Będziemy mieli jeszcze dodatkową kombinację razy chyba tak? 6, dobrze mówię? Będziemy mieli dodatkowy bonus? Nie wiem, zobaczymy. Pewnie polosują mi się te części, które już mam. A zobaczymy, co się tam polosuje. I skrzynia. Nitro. Nitro może się przydać, o ile nie mam czegoś lepszego. No sorry, memory, ale mam lepsze. Cyk, standardowo musimy polosować, bo to trzeba ulepszać fury co odcinek.
No i pokażę wam te drifty, to będzie... Myślę, że polecimy łatwiutko te drifty. Cyk. I znowu jakiś kapeć. Ej, no zobaczcie, to samo chyba mi się wylosowało. Tak się składa, że wymieniam na żeton. A, no to spróbujmy czegoś innego. Weźmy sobie... Co my tu mamy słabe? Nitro nie. Przyspieszenie spróbujmy polosować. No zobaczymy, co się tam polosuje. Chociaż mogłem prędkość. A dobra, to Amerykana. Zobaczmy. No tutaj jest troszeczkę lepiej, ale zmniejszy nam się pojemność nitro. Nie szkodzi. Myślę, że tutaj bardziej przyda nam się jednak przyspieszenie i prędkość. Z tymi hamulcami, no nie wiem jak to dokładnie jest. Trzeba by było to dłużej potestować, ale ta część jest lepsza mimo wszystko. Jeszcze chyba nie stracę... Nie, straciłem już mnożnik, więc będę miał teraz teoretycznie mniejszy bonus. Ale ta część jest lepsza. Dobra, jedziemy sobie... mamy jeszcze kawałek, to się może przeteleportujemy. O ile się da... Nie, bo nie ma tu w okolicy stacji. Jest tylko chata, do której nie mogę się przetransportować, przeteleportować. No nic, co, musimy tam dojechać. Ja nie byłem chyba jeszcze w okolicy. Wow, to ciekawe. No tak, byłem, ale mi się to czasami myli ta kariera jeszcze z tego, z pokazu, jak grałem, bo pamiętam, że tam sobie właśnie stację benzynową odkryłem w tamtym miejscu. No dobrze, musimy tam dojechać. Wolę mieć troszeczkę więcej mocy w tym samochodzie, lepsze przyspieszenie niż mocniejsze czy dłuższe nitro. Nitro się przydaje, ale jednak... Jednak wolę moc do driftu. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym podłym sosie był smak, bo tak smakuje. Tylko jeden raz, co? Obiecuję. Troszeczkę uszkodzi. Siad, patrzcie, what, co to za GPS? Patrzcie, jak on mi tu wskazuje. Jakąś pokręconą traskę. Ej, czy to nie było moje BMW? Nie, to jest to starsze. Kojarzę to BMW, ale jak ono się nazywało? Jakoś i300... 25 czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że było w Need for Speed World i to było taki, to był taki samochód premium, który można było w jakiś tam sposób zdobyć. On miał mocne nitro w tamtej grze. W tamtej grze nie wszystkie samochody miały takiej samej mocy nitro. Miał mocne to nitro, no i ten. No i był bardzo słaby ogólnie. Co mnie tak wywaliło dziwnie? Tak jakby w Need for Speedzie 15. A idźcie. Dobra, jesteśmy już niedaleko. Strefa driftu, możemy sobie poćwiczyć. Pół dnia za nami. Albo jak ktoś woli... Okej. Okay. No i tak sobie poszło, 67 tysięcy. Taki przedtrening, przedtreningówkę zrobiłem. Dosłownie. Cały czas na drifcie, ale dziwnie się nim teraz jeździ jakoś. Znaczy ogarniam go, ale no zobaczymy jak będzie na tym wyścigu driftowym. Bo to jest jakieś spotkanie na moście, że niby tam ziomka nie dam rady pokonać. Ja już tym samochodem 600 albo 7, nie, najwięcej chyba 600 tysięcy punktów wykręciłem na jakimś tam wyścigu. To w zależności od wyścigu tam różnie możemy wykręcić też te punkty, ale ogólnie 600 tysięcy to już jest spoko. Zdecydowanie fajniej się tu driftuje niż w 15. 15 w ogóle była tak zrobiona, żeby ładnie driftować, tak? Ale tutaj jakoś te drifty są fajniej pomyślane. I ogólnie jest też tak, że niektórymi klasami samochodów nie da się driftować, tak? Albo jest bardzo ciężko. Cyk, cyk, cyk. I jesteśmy już na wyścigu. Po moście, tak się nazywa. Ops, ops, ops. No i mój samochód jest na tyle dobry, że powinien spokojnie wystarczyć. 190 km na godzinę musimy osiągnąć. Myślę, że nie będzie problemu, o ile będzie prosta. Możesz do mnie mówić Vincent van Gogh. Zaczynamy! Teraz stabilnie. Nie wierzę, dotknąłem. Ach.
Chciałem taki, no nie Kill the Wall, bo tutaj nie można robić Kill the Wall, ale no uda mi się ukończyć te zawody, ale wiecie, no chcę zawsze jak najlepiej. O, samochody ruchu ulicznego bez problemu możemy się rozbijać. Nie ma stresu, byleby nie rozwalać się o bandy, nie? Lecimy! To było dobre! Dajesz dalej, Mag? Co to miało być? Nie wierzę. To najważniejsze jest podczas driftu to, aby nie stracić mnożnika. Jeśli jedziemy w jakiś tam zakręt bez mnożnika, to nabijamy bardzo małą ilość punktów. Co prawda ten mnożnik za chwilę nam się i tak odnowi do 3, albo nawet i do 4, ale no przez ten czas stracimy jeden fajny na przykład zakręt, gdzie moglibyśmy zdobyć powiedzmy 100 tysięcy punktów, a nie 50 tysięcy. Czas się pokaże. A stać mnie na więcej! Także... O! Co? Dotknąłem poważnie? Nie wierzę w to. Ten drift był wyjątkowo łatwy. No, udało się tu 500 000 zdobyć. Ale to ja chyba więcej nawet tych punktów wykręcałem. Teraz na odcinku trochę słabo mi poszło. Zresztą jechałem ten drift pierwszy raz. Tą traskę. A staram się je zawsze tak, wiecie... nauczyć, nie? Prawie, że na pamięć. Wow! Zakład poboczny 11 tysięcy. Poważnie, kiedy ja osiągnąłem? 31 tysięcy dostałem kasy za to. Niech mi ktoś powie, że tu trzeba grindować. dobra, zobaczmy. Shit! 11. Wow! Zmniejszy nam się pojemność nitro, nie szkodzi. Mamy znaczne powiększenie mocy silnika i prędkości. Także zdecydowanie warto. Nitro, mówię, jest ważne na drifcie, ale nie najważniejsze. Zdecydowanie najważniejsza jest moc tutaj. Z mocą zdecydowanie lepiej się driftuje. Oczywiście. Ja, dość dobry, by wygrać. Nikt nie pokona króla. A tamten facet co? Ryan, zdaje się. To było lata temu. Później nikomu się nie udało. Więc daj mi spróbować, wasza miłość. Teraz jedziemy do obserwatorium. Obserwatorium? Myślicie, że dam radę go pokonać? Czekaj, tu powinien być jakiś zeskok, no. To jest jak w GTA, gdzieś tu musi być w okolicy jakiś zeskok. Proszę bardzo. Jest, ale nie w tą stronę. To nie szkodzi. Cyk. Hops, hops, hops. I jedziemy w drugą stronę. No i teraz ta moja BMK jest już dosyć mocno ulepszona. Troszeczkę z wami sobie ją ulepszyłem. I powinna osiągnąć nawet i może 300 km na godzinę. Zobaczymy. Chociaż nie, już jest piątka i 200 na godzinę. Może będzie 300. To już jest ten poziom chyba. Teraz szóstka będzie. Jest szóstka. 250. Ej, jeszcze przyspieszaj, całkiem ładnie. Drobne i nam złe. Jakoś tak? Widziałeś mój serial? Jak ci się podoba? To jest kompletna strata czasu. Wow! Co to było? Wychowałem się na nim. O, marzyłem o tym, że w przyszłości będę seksownym lekarzem, jadąc luksusową furą na ostry dyżur. Biedny Mag. Marzenie zostało marzeniem, ale w końcu trafiłeś do mnie. No dobra. Czasami zalatuje kicz. Czasami. Okej. Okay. Jesteśmy blisko wyścigu. Fajnie, że ci bohaterowie gdzieś tam podczas jazdy ze sobą rozmawiają. I nie jest to takie natarczywe jak dzwonienie w 15, no nie? Ktoś do nas dzwoni i coś tam. O, tu musimy zrobić sobie fotkę. Nie ma bata. A najlepiej fotki driftowe. Tak, patrzcie. Tutaj jest taki ten. Idealnie będzie, patrzcie, idealnie. Tylko niech ten trafik tam pojedzie, bo on tutaj stoi. Jakiś ten, jakaś taksówka albo pizza czy coś. I skumajcie teraz, teraz normalnie umrzecie, jak zrobię tą fotkę. Cyk. 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 O, shit. Jakby to zrobić? Nie, trochę za blisko, okej, okay, w ten sposób. Niżej. Jak to wygląda? Ej, te fotki są zajebiste, tylko tyle wam powiem.
Wow. Tylko tam ucięty... O! O! Idealnie. Teraz trzeba rozjaśnić trochę. Cyk. Cyk. Uszkodzenia i fota. Uuu! Co powiecie na to? Zobaczcie sobie. Yeah, boy! Jeszcze możemy troszeczkę przybliżyć. Jeszcze jedną strzelić fotkę. Oh yeah! To jest to! To jest to, co w NFS-ach lubię najbardziej, czyli jaranie się samochodami. Okej. Okay. Jeszcze mój samochód spełnia wymagania, ale nawet jakby nie spełnia... 600 metrów bez przerwy, no to nie jest złe wyzwanie. Zobaczymy, czy dam radę. Witaj w legendarnym wyścigu astronoma. Pokaż, na co cię stać. O, pod górę, okej. Okay. 600 metrów? No nie wiem. Zobaczymy. Najwięcej tym samochodem debiutowałem przez 600... Ile tam? 50 chyba metrów? Ale było naprawdę ciężko. Oczywiście. No teraz jak mamy trochę więcej mocy, to od razu to czuć w tym samochodzie, naprawdę. O, ale było blisko, mi się rozwalił. Ej, tu jest wąsko. Już wiem, dlaczego ten wyścig jest taki legendarny, bo tu bardzo łatwo punkty stracić jest. No jeszcze wyzwanka nie zaliczyłem. Znajdź dobry tor. Okej, teraz to pojadę. Bardzo wąsko tu. Jak tu kręto jest. Skup się, Mac. Kurde, ej, ciężko będzie te 600 metrów ustanowić. Właśnie tak. Zawsze jak się staram, to zagryzam język. A tutaj jest naprawdę ciężko, zaraz sobie język przegryzę chyba. Nie ogarnę tego zakładu chyba. Na 600 metrów. Tak, świetnie! No, dupa, zbita bita. Aha! Nie, no kurde, ale tu mogę na końcu zdjęcie zrobić. Kto mnie przebije? Tam stały jakieś samochody, wiecie, zachód słońca i tak dalej. No nie udało się, 600 metrów, ciężko tu było, 400 metrów najwięcej miałem. Minus 1000 dolców, niestety. Ale i tak dużo kasy się wygrywa na tych wyścigach teraz, kurde. Dobra, zobaczmy. No, nitro, zobaczmy co to będzie. O, zobaczcie, mimo że... Aha, bo to jest 11, no dobra. 11 poziom części, to wymieniamy na rzecz. Patrzcie, no kurde. O, a musimy teraz zjechać. Zawody w ciągu 111 sekund? Uuu, 110 sekund. Ładnie tu ujechałeś. Ale prawdziwa zabawa to zjazd. No. Zobaczmy. Jest tu bardzo wąsko, dlatego on jest taki trudny ten wyścig. Raczej tor driftowy. Okej, okay, poradzę sobie. No, tu jest wąsko, tak jak Tokyo Drift. No, jak na tym parkingu. Zawidzieliście to? Właśnie tak. Zabawa skończona. Jak ja to robię? O, pięknie. Zobaczmy, jak świetnie mi poszło. 26 sekund. 20 sekund. To muszę już troszeczkę się pośpieszyć. Wynik zaliczony, także spoko. 20 sekund.
Jeszcze mogą podriftować, no. 9 sekund nad czasu. No bardziej zależało mi teraz na tym wyzwaniu. 600 metrów mi się wtedy nie udało, to już. Chociaż teraz udało mi się zaliczyć jakoś takoś. Okej. No zobaczcie tego bonusu za zakład poboczny 11 tysięcy. To nie jest, wiecie, mała kasa. Cyk, cyk. Zobaczmy. No. No, no, no. Podoba mi się. Elegancko. O. Co dalej? I co, boy? Muszę przyznać, pozamiatałeś w wyścigu astronoma. Ludzie to zauważyli. Robisz się popularny. Naprawdę? To wspaniale. Przypomniało im to o twoim występie w zablokowanym drążku. Wygląda na to, że stajesz się lokalną legendą driftu. Ja zawsze byłem legendą. Fortune Valley dopiero to dostrzegła. W każdym razie, zasłużyłeś na szansę. Widzimy się na Silver Canyon All-Star. Skończyłeś All-Star. Gadać? A zatem pojedźmy na tor. Na tor? Misja wykonana. Cyk. Czyli to będzie jakiś pojedynek chyba. Gdzie to jest? O, hey, tutaj. Mark, jak idzie z Hook Bombą? Super! Ich filmy dzięki mnie biją wszelkie rekordy. Tu nie chodzi o oglądalność. Robimy to, żeby dostać się do gonitwy banitów. Daj brachu! Dobra, widziałem, że tam musimy mieć 280 punktów na samochodzie. Ja mam 272. No musimy jeszcze ukończyć to wyzwanie, właśnie koniecznie. Właśnie po to przyjechałem do Ameryki. Tylko daj mi się cieszyć, okej? Okay? No dobra, Mark. Skopię tyłki, ty gwiazdorze. Autograf masz u mnie za darmo. Cyk. Jedziemy. Jesteśmy już bardzo blisko. Ciekawe, jak będą wyglądały te zawody. Czy będzie to drift synchroniczny, jak w Need for Speed 15? Co nie wiedzą? Była to zmora w tym Need for Speedzie. Boty cię ramowały. Okropne to było, to jest spokój. Dobra. Zobaczmy. 1000 metrów bez przerwy? Nie, odpada. Poddaj się, Mac. Nie masz szans na pobicie mojego rekordu w Silver Canyon Ocean. To się jeszcze okaże. 750? Kurde, to będzie łatwizna. Pożegnaj się z pierwszym miejscem, królu driftu. Wreszcie zakręty są dosyć długie. Nie skrzę tego, Mark! Rzucam wyższy bieg! Troszkę mocy zabrakło na tym długim łuku. Może bym pociągnął te 1000 metrów z liftu. Tutaj te zakręty są długie i dosyć fajnie się łączą. Dalej! Rozgryzłem się, mamy. Doprawdy? Twoja szpanerska osobowość to ściem. Jesteś artystą, tak jak ja. Pan gądzie ci, no! Jestem w formie! Nie! W porządku? Odrzepiam. To ci nie... Znowu! Shit, tu jest wąsko. Aaaa, no nic, nie poddawajmy się. I co, Mac? Ta trasa wygląda na długo, więc... Tak jest! Nie bądź taki długi. O, o tak! Kto tu jest królem? Ale mnie zniosło. Shit. Czujesz ten zapach, Aki? Co? Pachnie tutaj nowym rekordem. Więc patrz i ucz się, Aki! Przecież patrzę! Jak się denerwuje! No już zaczynamy! O, myślałem, że się rozbije. Może kiedyś mój rekord zostanie pobity, ale nie dzisiaj. No, chyba się przeliczysz. Boy! Niech żyje nowy... Yeah, boy!
elegancko. Miał coś do gadania? Powiem wam, nic nie miał do gadania. Załatwiony. Nowy poziom. Po lewej stronie karta i ty. Bardzo fajnie. Zobaczmy. Poważna sprawa, moi drodzy. Będziemy mieli 3 razy Amerykana. To będziemy mieli premię do lotu. Oj, widzicie tutaj tą premię teraz, nie? Że czas lotu mamy, bo Amerykana daje nam właśnie chyba czas lotu tam, albo coś takiego. No, chyba to jest to. No, czas lotu, to będzie to. Bo ta kombinacja tych części daje nam taką premię. No, już. Liga pokonana. Nowy samochód, BMW X6M. Nie podoba mi się. Mustang GT. No, no, no. Zachęca. No to już wiem, jaki samochód kupię. Do wyścigów na następny odcineczek. Chociaż nie, do wyścigów to ja mam. Tam kurde, gratów pełno. Oh yeah, ale tamtego zioma muszę mieć. Mitsubishi. No i co? I co powiecie o mojej BMC? Tak oceniajcie w komentarzach. W skali do 10 standardowo. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.